O, hej, cześć, witajcie, z tej strony Vespar. Witam was w kolejnym odcinku z Far Cry'a. No i dobra, na wstępniaku coś wam powiem. Mianowicie już pomału zbliżamy się do końca tej gry, więc pewnie się ucieszą niektórzy z was, bo ja pierdzielę, aż sam w to nie wierzę, ale... czekajcie, bo w sumie moglibyśmy zdjąć tego gościa ze snajpy, co tam tak pięknie sobie stoi. No dobra, bania weszła. Jednego mniej. Jumpowa! Dup. No i jak się tak już rozgadałem, więc pomału już naprawdę będziemy kończyć tego Far Cry'a. Co mnie troszeczkę cieszy, bo mam kilka gierek na celu, które wyjdą za niedługo. Mam nadzieję, że ucieczkę przed światem również uda mi się zakończyć w miarę sprawnie. Tak, ostatnio nie było filmów, ja już wspominałem o tym troszeczkę w League of Legends, ale wspomnę o tym teraz. Tak, mianowicie byłem na wyjeździe. Zniknął mi jeden odcinek z Far Cry'a, to pisałem jeszcze zanim wyjechałem. No dobra. Po prostu don't give a shit. No i po prostu jakoś tak mi się... Nie miałem po prostu wedy, nie miałem pomysłu, nie chciało mi się gadać. Po prostu przynerdziłem w LoL'a. Tak można to, kurczaki, najprościej określić, tak mi się przynajmniej zdaje. Czekajcie, skąd oni nas zdejmują? Czekajcie, tam jest jakiś snajper. Już nie ma snajpera. Ale... gdzie jest jeszcze jeden snajper? Z tymi snajperami to jest właśnie taki problem. LOL! Psy, tych to nie cierpię. Tutaj. No i dobra, mianowicie dzisiaj postaram się zrobić tak, żeby było w miarę ciekawie. Pokazać trochę skilla. Mam nadzieję, że poniekąd mi się to uda. No dzisiaj normalnie pograłem trochę w CS-a. nigdy nie lubiłem grać w CS-a. Nie cierpiałem CS-a. Ja to byłem bardziej z tych takich, co to grali w Krasnoludy, czyli w Wolfenstein Enemy Territory. Dlaczego Krasnoludy, mógłbym w sumie wam powiedzieć, ale wydaje mi się, że to nie jest potrzebne. Taka po prostu śmieszna. Dobra. Czemu jakoś... Ups. What the... Jestem genialny. No wybliżaj. Ej, dobrze, że mamy dużo hapcunga. W tej grze nauczyłem się jednego. Nie panikuj, bo ci się uda uciec. No jasne, jajca moje. Chyba was pojednało. Wszystkich naraz, kuźwa mać. O, kuźwa, trolka. No nie, no kuźwa, bez takich numbersów. Nie? No jasne, kuźwa, snajperzy. No ale tak zregenerować to byście może zechciał, co? Nie wiem, czy niektórzy z was wiedzą, ale jest dodatek do Far Cry'a, Blood Dragon, ale jakoś niespecjalnie planuję go kupić. Wiecie co, pomysł na rozgrywkę ciekawy, ale że jakoś recenzje nie są jakieś super hiper, że nie wiadomo co to jest na tej grze. Bardziej jest taki klimat, nie? Znaczy lubię bardzo 8-bitowe klimaty. To nie powinno nikogo dziwić, ale jakoś, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. No nie wiem, jakoś naprawdę nie planuję. Mam co innego w planach. Pewnego indyka, który wyjdzie, mam nadzieję, w miarę za niedługo. Ten indyk, no zobaczycie. Nie chcę nic wam mówić. Zobaczycie. LOL, kuźwa, tygrys, jasne, kuźwa, macz. No jeszcze frytki do tego, ale rozpikselowany. C. Ciul. No, padło, ścierwo. No. A też se porzucam koktajle Mołotowa, co nie wolno mi. Przedrzcie się przez kompleks, dobra. Da się zrobić, słonko. Kua! Patrzcie, jaki ze mnie ninja.
fajnie, że jestem taki w miarę nieśmiertelny. Jakoś kurde, przerwa od grania i nagrywania widzę, że mi służy. No dobra, muszę to przeładować, to przeładuję. W tak zwanym czasie zrobimy mindfucka. Ci się zajarabi. Ej, nie żeby coś kuźwa, ale jak mi tak będziecie dalej wszystko tutaj palić dookoła, to mój komputer może nie wytrzymać napięcia. No jasne, tego zaś tego pieprzonego grubasa. Dobra, tamten się coś wydziera, ten was. Ale jakoś obchodzi mnie to tyle, co mielonka na obiad. Co jest? Kuźwa, ci to też tak na berserkera normalnie wybiegają, jak coś posrańcy. Coś się tak dalej, jak tam... Orzesz w tak zwanego dupala. No jasne. No jakie... Przepraszam bardzo. No jasne, tak się skampił, a jestem oczywiście takim retardem, że oczywiście nie kapnąłem się, że może być za rogiem. Nie szkodzi, oczywiście dalej jesteśmy nieśmiertelni. What the fuck? Motherfucker? Wow. O. Co za faza, no nie? My sister's company. She's gonna make a warrior out of you. We're so fucked, Jason. Pull the trigger. Come on, motherfucker. Pull the trigger! Let's go. You are me. And I. Piękna muzyczka. Wzruszająca. Cię mówiłem, że już pomału będziemy Far Cry kończyć. Nawet nie wiem, czy to nie będzie ostatni odcinek, wiecie. No. Czemu on jest takim obcungiem? O! A masz! Gin, ścierwo! No powiem wam, że im dalej wbijam w tego Far Cry'a, tym bardziej mnie zaczyna bardziej intrygować. To jest takie... wiecie co? Aha, czy znasz już rozwiązanie? Zapytał kapelusznik, zwracając się ku Alicji. Nie, poddaję się, odparła. Jaka jest odpowiedź? Nie mam zielonego pojęcia, wyznał kapelusznik. Ciekawe są te cutscenki, no ale takie dziwne, jeżeli mam być szczerze. Pozwólcie, że się napiję. Fucked, Jason.
Don't give a shit, zabiłem go. LOL. He left me the tribe his birthright. Hoyt Volker lured him away with money, drugs. He became a monster, but he was still my brother. Faktycznie, kurde, podobni są w miarę, jak tak się przyjrzeć. Hoyt will pay for what he has done. To you and to my brothers, I will bring you his head. What of your friends? We'll take a boat back. I'm staying with you. I'm pleased to hear that. How will you kill Hoyt? Jeszcze nie wiem. Named Willis, who can sneak me out to Hoyt's island. Czekajcie, bo kto to był Hoyt? Bo teraz sobie nie umiem przypomnieć, kurde, dawno, dawno temu było. I cholera mać, zapomniałem, kto to był ten Hoyt. Return to me. To my people. Soon. No, myślałem, że już to będzie ostatni odcinek. No nie specjalnie. Znajdź i zabij Wasa, lol. Nie, opuść się synie Citri. Citrinki. 3000 expo. Punkt umiejętności 1. Słuchajcie, wydaje mi się, że kurde, no wiem, że odcinek ma 12 minut. Ale skoro i tak mamy wypiżdżać z tej świątyni, że tak się wyrażę. Skoro i tak nie zdążę zrobić kolejnej misji, może przerwę na nagrywanie, po prostu wyjdzie na to, żeby króciuśki odcinek, no bo wydaje mi się, że tak powinno być. Czekajcie, zaraz wyjdziemy z tej świątyni, save'nie. A widzicie? A jednak, coś tu się jeszcze wydarzyło. O, narąbał się. Jason! You're leaving so soon! Dennis, I... Busy working with Citra? We are not gonna like each other, you and I. I was once an immigrant to the United States. Fajnie, że napisy mieliśmy już pół godziny wcześniej, a on dopiero to gada. Dobra. Ech, genius. Już chyba napisy, żeście zdążyli dawno przeczytać, więc myślałem, że to pominę. Nie będziemy tutaj wysłuchiwać, jak on się kurde pluje. But I know who I am. Look at me now. Citra. She has freed me. Nie, a może ja nie zawiłem was, a tylko to jest jakiś taki podstęp, bo to by było takie za proste, no weźcie. Dobra, wypiszczamy znowu do tego świrusa. Dobra, więc tak. Mamy kolejną misję i słuchajcie, myślę, że szczelimy sobie ją następnym razem. Także na razie.